Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś na temat mojego centralnego ogrzewania, które jest zrobione na maksa. Jestem instalatorem od wielu lat, montuję wiele różnych urządzeń, zarówno do ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, więc miałem możliwość zaobserwować, kiedy to dane urządzenie zużywa więcej gazu, albo spala więcej drewna, albo coś w tym stylu. Więc starałem się wybrać takie rozwiązanie, które by było dla mojego domu bardzo ekonomiczne pod względem finansowym, żeby było w domu ciepło, żeby była ciepłowoda użytkowa. No i oczywiście staram się z Wami podzielić tą informacją, niezależnie czy komuś się moje filmy podobają, czy też nie. Ale chcę Wam po prostu powiedzieć to, co ja wiem, żeby jeżeli coś jesteście w stanie z tego zrozumieć i zrobić sobie centralne ogrzewanie troszkę tańsze, to dlatego właśnie to robię, żebyście mogli posłuchać, co ja mam do powiedzenia na ten temat. A więc tutaj mówimy o centralnym ogrzewaniu. Więc moje centralne ogrzewanie jest zrobione tak, jak gdyby nie było centralnego ogrzewania. To znaczy się, że ono jest, ale jest inne niż robią wszyscy inni. Więc wszyscy inni robią inne centralne ogrzewanie, no i spodziewają się, że będą mieli taką samą ekonomię jak ja. Ale ja musiałam zrobić coś jeszcze innego od innych, żeby mieć coraz to mniejsze koszty ogrzewania swojego domu, żeby kociel gazowy zużył mniej gazu, a kominek z płaszczem wodnym spalał mało drewna. Więc jedną z tych rzeczy jest zrobienie centralnego ogrzewania bez centralnego ogrzewania. Albo żeby grzać mieszkanie niczym, trzeba zrobić centralne ogrzewanie z niczego. I więc właśnie takie jest moje centralne ogrzewanie. Więc mam 8 zamontowanych grzejników, są wyregulowane. Tam, gdzie jest sterownik, to jest na full grzejnik. No i czym różni się moje centralne ogrzewanie od tego innego centralnego ogrzewania? Więc różni się tym, że moje centralne ogrzewanie to jest tak, jakby go nie było. Więc w moim centralnym ogrzewaniu w tych rurkach jest bardzo mało wody i jest to coś, co powoduje, że jak sterownik da sygnał do kotła gazowego, bo spadła temperatura 0,2 stopnia i trzeba zacząć grzać, to jak kotioł gazowy zaczyna grzać, to ta rurka zasilająca nie mija 2 minuty czasu, i to ciepło już zaczyna docierać do każdego zakątka mojego mieszkania. Nie mija 2 minuty czasu i już grzeje. Więc dzięki temu, że już od momentu, kiedy kocioł gazowy zaczął się grzać centralne ogrzewanie, to w mieszkaniu robi się szybko ciepło, szybciutko. Przez to kocioł gazowy zużywa mało gazu. Szybko się podnosi temperatura 0,2 stopnia i sterownik daje sygnał do kotła gazowego, żeby się wyłączył. No i instalacja szybko przestaje grzać. Musi tak być, żeby utrzymać stałą temperaturę w domu. Mój kocioł gazowy, jak kocioł gazowy grzeje moją instalację centralnego ogrzewania, taką, jakby jej nie było, to pracuje niskotemperaturowo. Średnia temperatura to jest 32, góra 33 stopnie i musi pracować cyklicznie, żeby utrzymać temperaturę w ciągu dnia. I ze względu na to, że mam taki rodzaj instalacji centralnego ogrzewania, mogę sobie pozwolić, żeby kociół gazowy od 22 do 6 rano nie grzał mi mojego mieszkania. O godzinie 6 rano do godziny 8 wyrównuje temperaturę, ale też cyklicznie. Ale potem, jak już wyrówna temperaturę o godzinie 8 rano, to potem już
pracuję z coraz to dłuższymi przerwami. I takie przerwy, w zależności od sezonu grzewczego, mogą trwać pół godziny, godzinę, półtora, dwie. Wtedy, kiedy kocioł gazowy nie grzeje mojego mieszkania, ale wtedy, kiedy załączy się i grzeje, to średnio trwa to 20, 25, 30 minut, żeby wyrównać te 0,2 stopnia, w zależności od warunków atmosferycznych na dworzu. No i dzięki temu kocioł gazowy zużywa mało gazu w ciągu sezonu grzewczego, zarówno centralne ogrzewanie, jak i ciepłą wodę użytkową. A więc w ostatnim sezonie grzewczym kocioł gazowy zużył 460 metrów sześciennych gazu. Kosztowało mnie to 1670 zł, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa i abonament. Tylko dlatego, że moje rozwiązanie jest troszkę inne niż robią wszyscy inni. Więc na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że kocioł gazowy, grzejąc moje centralne, grzeje tak, jakby nie grzał centralnego ogrzewania, tylko grzał moje mieszkanie bezpośrednio z pominięciem centralnego ogrzewania. Więc gdybym zastosował inny rodzaj ogrzewania centralnego, to byłoby tak, że spada temperatura w domu, sterownik daje sygnał do kotła gazowego, ten zaczyna grzać instalację. Ale ta instalacja jest dużo cięższa, dużo więcej wody, więc najpierw kocioł gazowy grzeje centralne ogrzewanie ciężkiej, dużo wody, a dopiero potem to centralne zaczyna oddawać to ciepło do mieszkania. Więc różnica polega na tym, że mój kocioł gazowy, jak grzeje mieszkanie moje, to grzeje od razu, tak jakby było z pominięciem centralnego ogrzewania. Natomiast w tym drugim przypadku to jest tak, że najpierw kocioł gazowy musi grzać centralne, dużo wody, dużo wszystkiego, instalacji centralnego ogrzewania, a dopiero potem ono oddaje ciepło, nad którym nie mamy kontroli. I wtedy taka ciężka instalacja centralnego ogrzewania dostarcza nam dużo więcej ciepła do mieszkania niż potrzeba, bo instalacja pochłania bardzo dużo czynnika grzewczego, a zapotrzebowanie, jeżeli mamy dom bardzo dobrze ocieplony, jest bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło i ciężka instalacja, duża instalacja centralnego ogrzewania nie potrafi tak precyzyjnie dostarczać ciepła, jak robi to moja instalacja centralnego ogrzewania. Więc chciałem tutaj w tych paru słowach powiedzieć, na czym polega ekonomia centralnego ogrzewania w moim mieszkaniu. Polega to na tym, że grzeje mieszkanie swoje, wszystkie swoje pokoje, kuchnię, łazienkę, tak jakbym nie grzał centralnego ogrzewania. Także postarałem się w prosty sposób Wam to wyjaśnić, że nie każde centralne ogrzewanie jest takie same i koszty ogrzewania mogą być różne w zależności od tego, jakie mamy centralne ogrzewanie, a tak naprawdę chodzi o precyzyjne sterowanie ciepłem. Nie zawsze ono idzie w parze z pracą niskotemperaturową mieszkania. Bo to, że coś jest niskotemperaturowe, nie zawsze jest ekonomiczne. Liczy się zarówno praca niskotemperaturowa, jak i precyzyjne sterowanie ciepłem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę miłego dnia.